W sobotę 10 września na Bielawskim Orliku obok szkoły podstawowej nr 7 odbył się pierwszy charytatywny turniej piłki nożnej organizowany przez UKS Siódemkę Bielawa. W turnieju wzięło udział 5 zespołów. Celem organizowanych zawodów było wsparcie Domu Dziecka Sióstr Augustianek w Bielawie. Jakiś czas temu pojawił się pomysł, aby zorganizować turniej charytatywny. W tym roku postanowiliśmy wesprzeć Dom Dziecka Sióstr Augustianek w Bielawie. Chcemy zakupić sprzęt sportowy, który pomoże w rozwoju fizycznym wychowanków. Gościmy dzisiaj tutaj na Orliku przy ESP 7 5 zespołów. Turniej będzie rozgrywany w systemie każdy z każdym. Przygotowaliśmy kiełbaski, poczęstunek w postaci ciasta, dyplomy dla każdego. Wspaniała inicjatywa. Wspieramy wszystkie inicjatywy charytatywne. Oczywiście niosąc uśmiech, radość, pomoc, no bo to jest Bebson Gold Team. To jesteśmy przede wszystkim my. Chociaż zacznę od protestu. Graliśmy pod słońce. Już się leciutko usprawiedliwię. Przegraliśmy chyba 4-2. Przede wszystkim uśmiech. Będzie uśmiech. Oczywiście to jest gra, zabawa. Nikt tu nie przyjął po wynik. Przede wszystkim wesprzeć tych, którzy są potrzebujący i tyle. Bardzo się cieszę, że młodzi oderwali się od tego, co teraz jest popularne dla nich, a włączyli się w grę. Także teraz grają mecz i no, widzę, że dobre wyniki też mają. Gramy bardzo często też piłkę, także tutaj chcieliśmy się też do tego przyłożyć. No i też, mówię, szczytny cel, więc jak najbardziej wspieramy takie inicjatywy. Niedzielny turniej charytatywny to również dobra integracja oraz szczytny cel. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego do Domu Dziecka Sióstr Augustianek w Bielawie.